Pani poseł, w Sejmie odbyła się debata na temat leczenia bólu, priorytetów leczenia bólu. No właśnie, powiedziała Pani, że mamy tutaj dużo do zrobienia. Co trzeba zrobić? Jakie są właśnie te priorytety? Co trzeba zrobić, to będzie w naszych wnioskach. Dużo się dobrego stało, jeżeli chodzi o leczenie bólu i postępowanie w ogóle z pacjentem z bólem w Polsce, ale dużo mamy jeszcze do zrobienia. Koniecznie musimy zmienić ustawę o zwalczaniu narkomanii, która jest no jednak zdecydowanym anachronizmem. Już nie będę mówić, z jakich czasów pochodzi. I podejście do tego, że leki opioidowe to nie narkotyki. Co dalej funkcjonuje w świadomości i polskich pacjentów, szarego polskiego obywatela, ale niestety również decydentów i lekarzy tak naprawdę. I dlatego musimy zmienić absolutnie tą ustawę. Leki są lekami, narkotyki są, tak jak mówiła pani profesor, w bramie, sprzedawane przez dealera i mają działanie szkodliwe, niezbadane tak naprawdę na organizm człowieka. I to jest pierwsza i zasadnicza zmiana. Zmiana edukacyjna, która ma za zadanie dać nam efekt w postaci zmiany w ogóle podejścia zarówno pracowników ochrony zdrowia, bo tu musimy się uderzyć w piersi, że nie jest wcale dobrze, jak i naszych pacjentów, generalnie naszego społeczeństwa. To, co mówił pan profesor, nie musi boleć. Nie musi boleć, my o tym już wiemy. Starsi pacjenci przychodzą czasem do mnie jako do lekarza rodzinnego i ja pytam, jak się dzisiaj pani, pan czuje. A no wszystko dobrze, no wie pani, no boli mnie kręgosłup, no tam bolą, ale to ma prawo boleć. Nie ma prawa, znaczy nie ma obowiązku boleć. Ma prawo, ale nie ma obowiązku. I musimy zmienić podejście do tego, że starszy człowiek ma prawo w pełnym komforcie, bez bólu przeżywać swoją starość i cieszyć się tym, co osiągnął. Oczywiście głośnym tematem jest temat bólu nowotworowego. Z wiadomych względów. Po pierwsze, wszyscy boimy się tej onkologii. Po drugie, te bóle są często bólami nie do zniesienia, bólami bardzo ciężkimi i przewlekłymi. I tu stało się najwięcej dobrego, tak naprawdę. Ale dalej musimy jeszcze dużo zrobić, żeby leczenie bólu w Polsce to nie było tylko farmakoterapia, bo dzisiaj tak nauczyliśmy się, że najlepiej dać tabletkę przeciwbólową lub potem wyjść na wyższy poziom referencji, dać już na przykład opioid, a zapominamy o tym, że właśnie psycholog, styl życia, fizjoterapeuta, ci wszyscy, pielęgniarka środowiskowa, która ma dobry kontakt, właśnie lekarz rodziny, przyjaciel, ktoś u młodych ludzi, kolega w szkole, pedagog szkolny, to wszystko może powodować, że dawka farmakoterapii może być zminimalizowana lub w ogóle wykluczona. I obszar, szczególnie obszar psychoterapii, mamy w Polsce naprawdę kulejący. To jest wielkie wyzwanie. Musimy zacząć wzorować się na rozwiązaniach krajów, które mają to najlepiej rozwiązane. Nikt w świecie nie wygrał jeszcze z bólem. Tak jak nikt nie znalazł panaceum na choroby rzadkie i ultrarzadkie. Ale musimy się starać osiągnąć jak najlepsze efekty. I właśnie te zakresy, to jest to, co jest dla mnie też wyzwaniem, tak? I trzecia rzecz, o której mówiłam jakby na końcu, bardzo ważna, dobra wycena świadczeń. Nie płaćmy za pacjenta, który przyszedł do poradni, tylko płaćmy za efekt leczenia. Bo jeden pacjent z bólem wymaga 10 minut poświęconych przez lekarza i ewentualnie pielęgniarkę, a drugi wymaga 10 godzin, żeby uzyskać ten sam efekt terapeutyczny. Bo ból to zjawisko na granicy fizyczności i naszego psyche, tak? W związku z czym jest doprecyzowany w definicji, ale tak naprawdę każdy odczuwa to inaczej. I każdemu musimy poświęcić się jako pracownicy trochę inaczej. Oczywiście z tym wiąże się też stworzenie tego centrum, takiego wyjątkowego centrum leczenia bólu w Polsce. Pan profesor o tym mówił, właściwie on to tworzy.
I myślę, że na to akurat nie trzeba bardzo dużo pieniędzy, więc to pewnie jest taki cel, który się już realizuje. To jest wszystko bardzo ważne, bo ktoś mówił, że nie ma co w Polsce tworzyć kolejnych centrów specjalistycznych, wąskich centrów specjalistycznych, nie ma robić co wąskich specjalizacji, bo wystarczy to, co mamy. Nie, wystarczy jeden ośrodek w kraju, może być niewielki, ale merytorycznie, fantastycznie, jeżeli jest przygotowany, to on potrafi przygotować procedury dla wszystkich specjalistów, dla lekarzy rodzinnych, dla szpitali niższej referencji tak zwanej, czyli jakby taki ośrodek, który promieniuje wiedzą dla wszystkich innych. Pani poseł, z jednej strony Polacy nadużywają leków przeciwbólowych, a z drugiej strony jest taki strach przed opioidami. No właśnie, skąd się bierze ten strach? Jak tu przekonać i lekarzy, i pacjentów? Mentalność. Ja mam na to jedno sformułowanie. Narkotyki są straszną rzeczą. To prawda. Sieją spustoszenie, doprowadzają do tego, że rozpadają się rodziny i rozpada się organizm danego człowieka, który jest uzależniony. Ale niestety błędnie zakwalifikowaliśmy leki do narkotyków i to pokutuje dalej. I stąd jest ten obłudny, bym powiedziała, nieco lęk, ale wynika z niewiedzy tak naprawdę. Dzisiaj śmiem powiedzieć, że 50-60% polskiego społeczeństwa bez zastanowienia, żadnego zastanowienia, używa tabletki z krzyżykiem i inne leki bez recepty zakupowane nawet na stacjach paliw gdzieś tam, uważając, że skoro są bez recepty, no to one są super, one nie mają działań niepożądanych, prawda? A okazuje się, że niosą one dużo większe spustoszenia w organizmie człowieka niż dobrze stosowane leki, nawet bardzo silne opioidy. Warunek: trzeba dostosować dawkę leku do tego, czego pacjent potrzebuje i zastosować inne metody terapeutyczne. Mam wiele przypadków, w których pacjenci nawet nie traktują tego, że biorą te bezreceptowe leki, jako to, że biorą jakikolwiek lek. Na pytanie, czy jeszcze coś pani zażywa? Nie, no nic. Potem się okazuje, że cała masa suplementów diety i cała masa leków bez recepty kupowanych przeciwbólowych. I potem mamy anemię u starszych ludzi lub młodzieży, mamy krwawienia z przewodu pokarmowego, mamy uszkodzenia szpiku, uszkodzenia wątroby. Nikt tego nie wiąże z tym, że codziennie kupuje sobie dawkę tabletek, które dla niego są po prostu fantastyczne. Więc musimy zdecydowanie to zmienić, ale to jest głównie edukacja. Głównie edukacja. Tu nie potrzeba dużych zmian prawnych. Tu jest kwestia zmiany mentalności naszych pacjentów. To tak trochę nawiązując do tego, wprowadziliśmy zmiany, jeżeli chodzi o wycofanie żywienia śmieciowego w szkole. Zmiany mają być niesamowicie dobre w konsekwencji dla zdrowia naszych dzieci. A mamy olbrzymi opór, no bo jak to dziecko nie chce jeść, nie chce pić niesłodkiego, no to trzeba mu dać sól czy cukier w kieszonce do szkoły. Kto jest za to winien? Nasza niestety jeszcze mentalność z poprzedniej epoki. I to jest duże wyzwanie dla nas wszystkich. Pewnie po części przyczyni się do zmiany ustawy o zdrowiu publicznym, ale sama ustawa niczego nie zmieni. My musimy wszyscy, również media, to jest olbrzymia rola mediów, stowarzyszeń, kościołów w tym, żeby edukować nasze społeczeństwo.